No właśnie, no. Kto to jedzie, to spóźnił się. No tylko wiesz, one muszą być ciepłe. Panowie, albo łapiemy? No chodźcie, bo później będzie za mało czasu. Ale powiecie, i tak się zaczyna o 11 łowić, kurwa, do pierwszej, to to dupa z taką. Dwie godziny wystarczy, od 11 do pierwszej. No, ale według mnie to i godzina wystarczy. Witam serdecznie. Tak. Marek. Witam serdecznie na zawodach pławikowych. Mogę, nie ma problemu. Parami. I od razu może pytanie. No bo nie chcę drążyć tutaj pewnych spraw, jak losowanie przed czy po. No bo uważam tak, że jeśli miało być losowanie przed zawodami, no to od razu trzeba było zapisywać się parami, bo każdy by się dobrał. A nie, to jest nie tak. Nie, to zbierać no to nie można. Ale wiesz, tak, to najlepiej by się dobrali. Ale słuchajcie, nie ma zasady najlepszej, ja uważam. Zeniu! Odra robi cuda. Zobaczcie na zawodach poprzednich, co było. Czy Kasiu jest gorszy? Też jest dobry, panie Józiu, pan też położył. Każdy potrafi tu coś wyciągnąć. Każdy ma szczęście. Ale ci co najlepiej, to dobra, jaką masz propozycję? Mów. Słuchajcie, ja mam propozycję taką. No. Ten cykl zawodów już jest od kilku lat. Dosłownie dwa sezony. Jest teraz trzeci. Była zawsze opcja taka, że traktujemy to jako zabawę, bo to są zawody towarzyskie i dobieramy się poprzez losowanie po zawodach. Nie wiadomo kto z kim, nie ma kalkulacji, nie ma spekulacji i tak dalej. Ale dlaczego mamy... Każdy osobną główkę musi mieć. Tak. Każdy osobną główkę ma. I trzymajmy się tego. No i dobrze. Bo słuchajcie, jeśli w dniu dzisiejszym byśmy chcieli po dwóch na główkę, my możemy cały czas w cyklu zawodów towarzyskich tak robić, żeby nie chodzić za daleko, po dwóch za każdym razem na główce, po co mamy się rozpraszać? Jest 13 główek, siadamy na 13 główek, na zmianę dwóch łapie, dogadują się, raz na napływie, raz na odpływie i wtedy nie ma zbędnego czasu na jazdę i tak dalej. Ale powiedzcie mi teraz, panowie, jaki jest sens robienia zawodów parami? Co to znaczy parami? To jeszcze raz, Antek, mówię, to są zawody, to jest zabawa. No to róbmy zawody zabawa, a nie zawody parami. To co, tylko nazewnictwo no, jest, dlatego, czy to jest? Tak, to jest nazewnictwo, tak, że później sumuje się dwa wyniki i dwie... No, pod te zawody są kupione nagrody, że są po dwie identyczne, czyli para, która zajmuje dane miejsce. Wszystko rozumiem, Zanek, ale i dobrze. Ale robisz parami. No to dobra, nie ma sprawy, na przyszły rok, likwidujemy te zawody, zrobimy inne. No pewnie. Dobra, Zanek, tak, robiłeś, tak ma być. Ale że jeśli para występuje wcześniej, to ktoś się dobiera. Dobrze jest, Zanek, idziemy dalej. Nie wiem dlaczego, dzisiaj tak wyszło, nie będę mówił przez kogo, kto nakręca. Przeze mnie. No czemu nie powiesz? Proszę się nie kłócić. Dobra, ale prowadź Jacek, dalej. Panowie. Dobra, ja jestem kapitanem, nie wiem, co gadałem. Ale przy siebie, bo swoje. Oni tak w strumyku mają, że przyjeżdżają, dobra, losuję sobie główkę, ja jadę z tobą dzisiaj na główkę i idę. To nie jest strumyk. Dobra, panowie. Dobra, prowadź dalej, bo szkoda czasu. Nazwijmy to jakoś, nie wiem. To jest zabawa. Tak, jedziemy dalej. Dobra, że tak będziemy się rozwiązywać, to nie wiem, obok który zaczniemy. Tak. Sobie radę się dziwić, nie wiem, co na to jest zabawa. Słuchajcie, zasada jest ustalona. Tak. Losujemy parę? Tak. Przystępujemy do losowania, już. No. Sędzią głównym, jak zwykle, jest kolega Franek. Brawo. Drugi sędzia to jedzie, Renek. Także zasada ważenia będzie ta sama. Dwie wagi z dwóch stron, wszystko szybko nam i sprawnie poszło. Teraz tak, może od razu ustalimy godzinę zaczęcia zawodu. Jest 7:10. Czy od 8:30 zdążymy? Pasuje? Pasuje. Tak. 8:30. No to pasuje. 4 godziny czy 5, bo tu też... 4! 5! No co jak zabawa? Słuchajcie, to ma jak zabawa to 5! 4,5 do pełnej godziny już. No, do 12. 5. Nie no, do 12 to masz 3,5 godziny. No to do pierwszej. Do 13. Do 13, tak, bo tak nie raz wybrano i tak wybrano. Ostatnie zawody, kurde, może. Dobra. No nie ostatnie, nie ostatnie. Ale jak to ostatnie? To są przedostatnie. Jaki kawał jechać i 3 godzinki. Dobrze, mówimy do 13. A nie. Kasia na pewno z zalętą jest przygotowany. Ja na kilka dni. Mówimy do 13 i teraz tak, zasady.
zasady wędkowania i tak dalej przedstawi kolega Franek. Witam wszystkich kolegów. Nie, posłuchaj normalnie. Wędkujemy na jedną wędkę. Wymiary ryby zgodnie z regulaminem. Okoń. Okoń 18, nie odstąpimy. 18 okoń. 18. Pamiętacie o tym? Tak. Okoń nie odstąpujemy od tego. Więc ja tam więcej mówię. Więcej jeszcze mówię. I proszę uważać na główki. Naprawdę jest, są, woda jest wysoka, główki są śliskie. Żeby ktoś nie wpadł do wody. Żeby później naprawdę nie było problemów z tym, że ktoś się wykąpał. Albo łowimy go gdzieś w Głogowie czy gdzieś dalej. No. Proszę naprawdę uważać. Przystępujemy do losowania. Teraz tak, kolejność losowania. Czy zaczynamy? Według listy jedziemy, mały ludzi. Zaznacz, że każdemu powiedz, że numerki nie były rozkładane. No to już żeśmy rozmawiali o tym, tak? Ta jest główka 12, czyli w dół rzeki jest narastająco, 13 i tak dalej. Spadające, które malejące, 11 i do pierwszej. Każdy niech sobie liczy. Proszę? To znaczy, no ja bym proponował liczyć po kolei od tej strony, 11, 10 i tak dalej, żeby nie jechać od razu na odnogę i stwierdzić, że to jest pierwsza. Pierwsze cztery. Po kolei każdy musi pilnować. Pierwsze cztery trzeba wyjechać. Nie chcę, że może pierwsza i druga. Ostatnia droga, a trzecia i czwarta... No tak jak ostatnio teraz... było. Tak. No, no bo to się nie zmieni. Dobra, losujemy. Losujemy skoro kochamy. Kosiłotka. Padł Kazimierz. O, ja? Od losujemy. Ja nie widziałem ty pierwszy. Nie wiedziałeś. A skąd? A skąd się zrobił pierwszy? Pierwsi będą ostatnimi! A kto go zapisał? To teraz ten co pierwszy to niech stawia, nie? No. A kto go zapisał pierwszego? Piątka? Nie będę mówił. Piątka. Sam się zapisał. No to tu właśnie przyjeżdżasz. Koniec zawodów! Tam jest cukier ten stary. Ile włożył? No? Ja dużo nałupiłem. Ile? 3 kg. 450 gram. I to Romka może. To. Czy pan zawodowy ryby na stranę? Lepiej rąbka po prostu.
Nie pytaj, bo cię zapytam. Antek, nie leń! Halo, koledzy! Mogę o ciszę? Poproszę bliżej. Cicho! Oj! Tak, tam halo! Poproszę bliżej! A więc tak, zawody zakończone. Losowanie nastąpi za chwilę. Przed tym chciałbym w imieniu własnym i oczywiście w imieniu zarządu podziękować dla naszych sędziów, którzy za praktycznie każdym razem na każde zawody przyjeżdżali, poświęcali swój czas i tak dalej. I oto mamy takie statuetki. I poproszę kolega Renka. Kapitan sportowy, możesz tu podejść? Kapitan sportowy jest Jacek, jakbyście wiedzieli, nie chcę podejść, trudno. Ja będę zaszczycony, że im to wręczę. To jest taka statuetka, podziękowanie za udział, za organizowanie, pomoc w organizowaniu. Dzięki. Gratuluję. Dzięki. I myślę, że w przyszłym roku też tak będzie. Paniu, dzięki, naprawdę przesłuchaj. Dziękujemy za wszystko, myślę, że panie Fabianka, fajna myta wam było z nami. Nam również. Wielkie dzięki. Teraz tak, podsumowanie Grand Prix, koniec roku, no kto z tą musztardą? Nie wiadomo czy to. To może kapitan sportowy nie. Przeczyta. Nie, już mnie nie ma, dobra, prowadź. Kapitana nie ma, szukamy nie nowego, dobra. Już nie ma. Ja będę, chłopaki, dobra. A więc tak, przeczytam. Klasyfikacja Grand Prix w Sławiku za 2013 rok. Z której strony chcecie? Jak zawsze od tyłu. O, słuchajcie, klasyfikację zrobiłem do 25 miejsca. No. Także dużo czasu nie zajmie. I czytam od tyłu. 25 miejsce. Wynikiem 155 punktów. Tadeusz Przeworski. Brawo. 24 miejsce, wynikiem 149 punktów, Kazimierz Szumczyk. 23 miejsce, wynikiem 117 punktów, Andrzej Laber. 22 miejsce, wynikiem 116 punktów, Mateusz Laber. 21 miejsce, 115 punktów, Stanisław Rudowiecki. 20 miejsce, wynikiem 100 punktów, Ryszard Fedorowicz. 19 miejsce, wynikiem 99,5 punkta, Roman Kasycz. 18 miejsce, 99 punktów, Paweł Ciemny. 17 miejsce, wynikiem 91 punktów, Adam Wolicki. 16 miejsce, wynikiem 87 punktów, Bolesław Mielniczuk. 14 miejsce, wynikiem 80 punktów, Jacek Zakaszewski. 13 miejsce, wynikiem 75 punktów, Józef Zakaszewski. 12 miejsce, i tu jest wynik 72 punkty, waga 11600, z tego względu, że dwa miejsca były pod tyle samych punktów, Władysław Baranowski. 11 miejsce, także 72 punkty, wynikiem 14910 gram, Jarosław Lauer. Brawo. 10 miejsce. Wynikiem 69 punktów, Józef Ostaszewski. Brawo, Józef. 9 miejsce, wynikiem 63 punkty, Piotr Rudowiecki. Jest! 8 miejsce, wynikiem 62 punkty, Łukasz Śmiałek. 7 miejsce, wynikiem 56 punktów, Jakub Ferenc. 6 miejsce, wynikiem 47 punktów, Piotr Cyperski. 5 miejsce, wynikiem 43 punkty, i tu jest waga 18565 gram, Mariusz Śmiałek. 4 miejsce, wynikiem 22200 gram, Zenon Lublik. 43 punkty, tak samo.
Oj, teraz zapraszam. Bartłomiej Wojtkowiak, Andrzej Lach i Roman Biędrzyński. Ale zapraszam tu. Halo. Pozwolę, że nasz sędzia... A ja gdzie? Które miejsce? Jaka nie było? No. Padłuch Kazimierz jest 15. Przepraszam, jak nie wyczytałem. Nie wyczytałeś. 15 miejsce, 83,5 punkta. Brawo! Brawo! Kazim, sorry. Pokonałem, jednak słuchajcie, listy będą wywieszone w gablotach, tak, że będzie można zastroić punkty. Praju, proszę wręczyć. I tak, pierwsze miejsce, wynikiem 18 punktów, Roman Biędrzyński. Brawo! Brawo! Gratulacje, Roman. Wynik dobry, godny ciebie. Drugie miejsce, wynikiem 31 punktów, Andrzej Lach. Brawo! Debiutant naszym kolegom. Zrób sobie wizycie. Gratulacje. Czym? Nie poddawaj się, Blamowicz. Trzecie miejsce, wynikiem 33 punkty. Bartłomiej Wojtkowiak. Brawo. To nie idzie wędka tęka. Ale jest kucha. Lepiej, Bartek, lepiej, żeby jaka błona dziewicza pękła. No, stańcie razem, drugi. Kuba, zdjęcie. Bartek, stańcie razem. No, Romek, na środek, bo tu jest coś... Oj, dobra, tak, już nie bądź taki skromny. Ładny uśmiech. Pięknie. Tak? Jeszcze jedno. Bartek, uśmiechnij się. Ci, co fotografują. Też trzeba. Zdjęcie pójdzie w świat. Jest. No to dawaj, Romek, lejemy. Gratuluję. Romek leje? Gratuluję. Temu sztardy pomikaram. Romek, weź wielki przestały rok. Udało się. Nie udało się. Co coś dałeś? Nie mam szans. Koledzy, zaczynamy losowanie obecnych zawodów. Właśnie. Słuchajcie, jedna osoba do losowania. Czy pozwolimy? Kto to będzie, Renek? Pewnie! I oczywiście losuję po dwa numerki. To jest para. Dobra. A ten ty masz numer stanowiska, tak? Dwa numerki. Ja mam. To w czaszka palu. Weźcie ktoś. A Maziu zabrał. Ja szukam numerki. Tu były wszystkie. Weźcie. Wymieszać ładnie. Nie, nie. Dobra. Słuchajcie, numery się liczą kartą startową. Ty trzymaj torbę i... Jest, czyli, ja tak jak jest na liście... Nie jak stanowiska. No ewentualnie jak chcecie, jak stanowiska, bo nie. To będzie nam łatwiej obliczyć, nie? Chyba, że chcecie... Nie, to decyzja niech zapadnie, bo to jest obojętne. Żeby później nie było... Nie. Szybciej będzie z tego, nie? Ja będę wyrzucał. No nic, ty nie jak stanowiska. Uwaga, ale jak stanowiska to będziemy mieszać tu, bo tak będzie wiadomo kto z kim jest od razu, jedź, nie? Bo ja tu mam wykaz. To jak? No ale to nie ma różnicy. Będą listy, dobra. Uwaga. Wyciąga. Renek wyciąga. Dwa listy. Po dwa ich kładziesz tu. Po dwa, tak? Raz. Pierwsza para. Proszę bardzo. Siedem. Siódemka i 25. Na zdrowie, Jacek. Rudowiecki. Wolicki. Andrzej i Rudowiec i Uglik Zenon. Dobra, pierwsza para, uwaga, już jest. Pierwsze śliwki za płoty. Janek, co się... Nie, no dobrze jest, no. Tak ma być, uwaga. Ile miałeś? Andrzej. I od razu... Dalej. Zenek. Dalej. Co? Zenek. Czynkę dla nich masz? Nie, on dwie flaszki wyjdzie. Nie ma. Na następny. Gdzie chodzą? Nie, nie. Dobra. Wiemy, no. Uwaga. Jacek na następny. Aha. Jest. 23 i 20, czyli Wolicki Adam i Lawer Mateusz. I od razu paruj, nie? 20. Słuchaj i spinaj. 23, to nie. Co mówisz, ci się tak? 23 i 20. Ale kto to miał ten?
Z listy, Władek. Aha, z listy. No, spokojnie. Słuchaj, od razu spina i maszynę. Ty mu przywozi nam telefon jednak. Kolej spina. 23 i 20. Tak. Tak ja układam. Spinę. Te pierwsze? Jeszcze po dwa, żeby było. I kolejne, po dwa. Dobra. I teraz będziemy liczyć. I od razu widzę, że to jest para numer jeden. Jest, jedynka. Jedynka. Masz? 23 masz. I 20. Nie patrz na to. Każą nazwisko. 20 jest wolny zbiar. On był w mojej. 21 tu mam. Nie, nie patrz na to. No to jest. Na numer startowy. Numer startowy. No masz Adama. Andrzej. A ty dałeś 25 z Andrzejem. Bo nas wiska. Tu jest dobrze. Policki Adam, bo to jest trzeba. Adam, weź. Jedziemy. Pokój. Pierwsze miejsce. Koledzy, pierwsze miejsce zajęła para. Biedrzyński Roman i Paruch Kazimierz. Brawo! 6125. Ile razy? 6125. Brawo! Proszę wybrać nagrodę. Oczywiście dwie takie identyczne, nie? Chyba, że macie patrzyłem. No patelnie na obiad. Wiesz dla żony co? Ej, weź patelnię! Wieczorem! Brawo! Wczoraj była! Codziennie patelnia daj spokój. Romek, dziękuję. No dzięki. Romek, chodźcie, chodźcie. Druga para. Z wynikiem 5135. Baranowski Władysław i Ostraszewski Józef. Brawo! Chodź, wybieraj, bo ty więcej. Nie, to wybieraj to. To wybieraj ten, wybieraj. Ty, to co? Oj, przepadło za późno. Przynajmniej tyle dobrego. Para trzecia z wynikiem... Władek, stańcie tam, stańcie razem. 4910. Słuchaj, ja po dwóch na jednym wpisuję. Dobra. Koledzy, Mielniczuk Bolesław. A wy też stańcie tam. Kuba chce zrobić zdjęcie. A wszystko przez Bolka, widzisz? Kolejne lęciki bierzemy, Józek. Patelnie, żeby babaci nosi podpiewali. Patelnie. Lęciki bierzemy. Co chcecie? Wynikiem 4345 kolega Wojtkowiak Bartłomiej i Kasycz Roman. Bolek, tańcz! Brawo! Tańcz! Bartek, patelnie, patelnie, chłopie, bo nam mama łby poobija. Dobrizania, brawo! Bolek, miejsce piąte z wynikiem 3740 kolega Lawer Jarosław i Szymczuk Kazimierz. Szumczyk, brawo! Szumczyk. Dobra. O, Kaziu blisko! Miejsce szóste. Moja ciocia wygrana patent. Znaczy kolejny jest szóste, to jest Śmiałek Mariusz i Nowicki Antoni z wynikiem 3530. Brawo! Gratuluję. Miejsce ósme. Dawaj, oba, biorę. Kolega Lach Andrzej. I Lawer Andrzej. Od dwóch Andrzejów. 3330.
Klement będzie się... Może walić tym, kurwa, to przeprowanką. Miejsce następne. Uglik Zenon. I Policki Andrzej z wynikiem 2980. Kolejne miejsce. Zakaszewski Jacek. O, jesteśmy na wyniku. Kanicki Andrzej z wynikiem 2885. To ile ten? Dobrze, dobrze. No i dobrze. Ferenc Jakub. I Rudowiecki Stanisław z wynikiem 2690. Miejsce 11. Kolega Walicki Andrzej i Lawer Mateusz z wynikiem 2690. 12. miejsce Rudowiecki Piotr i Wojtkowiak Antoni. Antonio! I miejsce 13. Kolega Ciemny Paweł i bodaj Mieczysław. Wynikiem 1400. Brawo! Piotrek, masz u mnie piwo! Panowie, zawody zakończone. Ale za tydzień. Jest jedno słowo. W Bełczu. Spotykamy się w Bełczu. Wszyscy. Daj mi dokończyć. Wjeżdżamy od strony Bełcza, od asfaltu. Także, żeby z jednej strony. Tak, asfalt w prawo i dojeżdżamy do zatoki. I tam, jak zwykle. Jak zwykle. Andrzej koło.